zdrowia, szczególnie dla wszystkich nas, którzy żyjemy w innych krajach i rozmawiamy innymi językami niż tym, w którym wyrośliśmy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dlaczego to jest ważne? No, Polska niestety ma taką historię, jaką ma. Od Solidarności do Magdalenki wyjechało 1,5 miliona ludzi, po Magdalence wyjechało następne 2 miliony. No i wylądowaliśmy we wszystkich rejonach świata. W Ameryce, Australii, Niemczech, Francji i tak dalej, Indiach, Chinach. No i teraz jest ten zagadnienie właśnie dwujęzyczności. Jest ciekawa sprawa jest właśnie, że na przykład w dwujęzyczności mężczyźni czy faceci, którzy wyjechali gdzieś za granicę, w zasadzie jeżeli osiedli i zaczęli rozmawiać czy uczyć się w języku tym lokalnym, po tym jak już przeszli okres dojrzewania, kiedy wszystkie te struny głosowe się już ukształtowały, no to w zasadzie nie mają szansy zlikwidować swojego akcentu. No, struny głosowe inaczej się układają. U kobiet nie ma jabłka Adama, nie ma tych strun głosowych, nie przechodzą tego piszczącego okresu, te hormony działają troszeczkę inaczej. No tak, także można zlikwidować akcent poprzez dobre no, klasy, uczenie się i tak dalej, jest to dosyć skomplikowany program, system, no ale można się nauczyć. W książce George'a Orwella 1984, który w zasadzie był napisany 50 lat wcześniej, czyli 1934, kiedy te wszystkie rzeczy się działy komunistyczne w Rosji, no i nie tylko. On opisuje coś takiego jak nowomowa. Nowomowa, czyli cały ten system językowy był bardzo uproszczony, bardzo był skoncentrowany na propagandzie. Większość to było manipulowania. No, cały system językowy był używany dla kontrolowania ludzi. No to była jedna część całej tej książki. Ale jest to ekstremalny jakiś taki scenariusz i tak dalej, ale jednak język i myślenie i zrozumienie jest ciekawe z punktu widzenia dwóch języków. No jeżeli ktoś się uczy jakiegoś drugiego języka, no to zawsze patrzy się na gramatykę, na jak jest to skomplikowane, jaka jest formuła, jaki jest cały ten zestaw, jak ludzie mówią. No bardzo często w moim przekonaniu największym problemem to jest to, że ludzie nie tłumaczą słowo w słowo. Bardzo często ludzie coś tam mówią i jest takie artystyczne tłumaczenie, powiedzmy poetyczne. W japońskim jak się ludzie spotykają, to oni mówią ogenki deska, a ogenki deska, no to znaczy jak tam twoje duchy. No a tłumaczą na to jako jak się czujesz, tak? No to także to w wielu językach się mówi co tam słychać, a często tłumaczą właśnie na to, jak się czujesz, czyli mówią, jak się, jest to w hebrajskim, w polskim, w chińskim jest ciekawie, bo w chińskim to często jednym z tych pozdrowień jest, czy już jadłeś, no to jest jeszcze z tych czasów, kiedy w latach 50-tych, 60-tych ludzie tam byli głodni nieustannie i się witali, czy jadłeś, no a tłumaczę literacko, jak się czujesz. No i teraz książka takie, Albert Costa, on z Hiszpanii, umarł w 2018 roku, także, no ale napisał taką książkę Mózg, dwujęzykowy mózg i zastanawiał się tam,
czy opisuje te najróżniejsze sprawy ludzi, którzy rozmawiają w dwóch językach. No zaczął od dzieci. No to jest ciekawe, że zaczął od dzieci, zrobił coś takiego, że smoczek zrobił, no i ty podłączył tam jakąś elektronikę, no i tam sprawdzał częstotliwości tego ssania i tam najróżniejsze rzeczy, no ale elektronicznie miał jakieś komputerowo sprawdzał, co się dzieje. No i zauważył, że powiedzmy, kiedy dzieciaki ktoś rozmawiał w jednym czy w drugim języku, no to częstotliwość tego ssania była inna. Widać było, że dzieci reagowały fizycznie, przepraszam, a praktycznie elektronicznie to można by było zauważyć. No i on zaczął obserwować, że cały ten umysł tego dzieciaka, tych noworodków, są w stanie rozpoznać języki już parę w zasadzie godzin po urodzeniu. I skąd to się bierze? On na przykład popatrzył, że są w stanie rozróżnić turecki od japońskiego, czy po 4 miesiącach to już były w stanie rozróżnić właśnie hiszpański, jego język, ten rodzinny, z katalońskim, czyli ten rejon, który chce się odłączyć. Osobiście to była taka sytuacja, dziewczynki powiedzmy chodziły do tego samego przedszkola, no i no to ile tam dzieciaki mogą mieć, 4-5 lat, no to żeby powiedzmy koleżanki nie, i koledzy tam nie podsłuchiwali ich, no to były bardzo zadowolone z tego, że rozmawiały w tym swoim języku, które one tylko znały. Także, że sprawy językowe, dwujęzykowe, no są ciekawe już od samego początku. Jak się popatrzy na 4-miesięczne jednojęzykowe dziecko, no to jeżeli dzieciak tam słucha normalnie i się pojawi jeden język, nowy język, no to reakcja jest dosyć wolna, no bo nierozpoznawalna. No ale przy dwujęzycznym, jeżeli ten oryginalny język się pojawi, kiedy jest rozmowa w tym drugim języku, a pojawi się ten oryginalny język, no to reakcja jest dosyć szybsza. No i to wygląda na to, że to jest zaprogramowane jednak wcześniej nawet niż przed urodzeniem. On pokazywał, że powiedzmy dwudniowe dzieci były w stanie rozpoznać język matki. Także jednak w tym jednym ciele połączone przez te wody płodowe i tak dalej, to kiedy matka tam mówi w swoim języku. No i też brał przykład, że dwa języki były w zasadzie tagalog i angielski, rozmawiała matka, kiedy była w ciąży, no to okazuje się, że dzieciak nie za bardzo zwracał też uwagi, który. Także były teoretycznie bardzo podobne. Dlaczego on zaczął robić te badania? No zaczął robić te badania, bo jego własna matka się spytała, bo też była dwujęzyczna, no i zapytała się jego, co on myśli, jak ona się starzeje, no i później ten jednak umysł troszeczkę się pogarsza na starość, to ona się spytała, który język, który z dwóch języków jej przyjaciół ona zacznie tracić na początku. No no są takie opowieści, że jeżeli jest powiedzmy jakaś trauma, jakiś wypadek, jakieś zniszczenie, no to bardzo często ludzie wracają do tego oryginalnego języka, w którym wyrośli. Była taka sytuacja w hiszpańskiej formule pierwszej, kiedy jeden człowiek był po wypadku, no i zaczął on rozmawiać po włosku, no bo pochodził z Włoch. No,
osobista opowiastka, można powiedzieć. Kiedyś rozmawiałem na tematy z kolegą Polakiem i z Amerykaninem. No i w zasadzie rozmawialiśmy po angielsku, ale ciekawe było to, że ten mój kolega, on rozmawiał, patrząc powiedzmy na tego Amerykanina, no i patrząc na mnie po angielsku. Później zaczął rozmawiać, patrząc się na mnie, również mówił po angielsku. No a później spojrzał znowu na tego Amerykanina, no i zaczął mówić po polsku. Także powiedzmy i nawet nie zauważył. No, płynny jest w obu językach, ale nawet nie zauważył, że zaczął mówić. No ten Amerykanin po paru... no w sumie to ja przypomniałem mu, że on zaczął mówić po polsku, a on nie był kompletnie świadomy. Także te nasze języki gdzieś tam mają w tych różnych półkulach niby są, no a niby chyba nie ma. Alzheimer, powiedzmy, jeżeli atakuje, no to podobnież atakuje w tym samym stopniu, obniża zdolności jednego i drugiego języka, także nie ma jakichś dużych różnicy. Ale jest intrygujące, że dwujęzyczni przez ten, powiedzmy, burzę mózgu i tak dalej, Alzheimer jest przesunięty o ładnych 5-10%, czyli tam on używa okresu, że przesuwa nawet o 4 lata tego przybycie tego Alzheimera. No jednym z problemów dwujęzykowych to jest to, że dwujęzykowi są troszeczkę mniej, mają słownictwo mniejsze, no powiedzmy nie są tak oblatani, jeżeli można powiedzieć, w obydwu językach, no ale są oblatani, powiedzmy 80 czy 90% w obydwu językach, czyli można powiedzieć, że 160-180% mają tej pojemności czy tego zrozumienia językowego, tak? No bo jeżeli nie są super dobrzy w jednym języku, nie są super dobrzy w drugim języku, to mimo wszystko, jeżeli są powyżej połowy w każdym, no to i tak mają większe pojęcie w tych dwóch językach. No, słownictwo jest ważne i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa też sprawa jest, że on mówi od strony psychologicznej, że dwujęzykowi, powiedzmy, szczególnie kiedy zmieniają jeden język na angielski, no to, że bardziej podchodzą do tego, no, przemyślanie, czy rozumieją drugą stronę bardziej, no bo stawiają się w tej drugiej pozycji osoby bardziej, można powiedzieć, rozumieją, co ta druga strona może chcieć, czy co mówi i tak dalej, i tak dalej. No jest to dosyć ciekawe. Ktoś powiedział właśnie, że ktoś, kto zna dwa języki, no to ma dwie dusze. No i można powiedzieć, że tak faktycznie jest. Wiadomo, że jeżeli ktoś powie, ja cię kocham, no i to inaczej człowiek reaguje, jeżeli to jest w jego języku, niż jeżeli powie po angielsku I love you, czy ti amo, no to jest naturalne. Także te robił też badania angielsko Niemców, którzy znali angielski. No i jeżeli były takie różne te książki do opowiadania, czy powieści bardziej takie emocjonalne, no to
kiedy część czytała we własnym języku, powiedzmy po niemiecku, no to, to bardziej im te emocjonalne fale mózgowe działały, niż czytali po angielsku, czyli w drugim języku, czyli bardziej takie na zimno podchodzą niż emocjonalnie. No i zrobił też jedno takie badanie w hiszpańskojęzycznej grupie. Zapytał się ludzi hiszpańskojęzycznych po hiszpańsku, czy poświęciliby swoje własne życie, jeżeli oszczędziłoby to życie 5 innych osób. Także, że 17% z tej grupy badanej powiedziało, że tak, no, czyli mniej niż 1 na 5. Ale była druga grupa hiszpańskojęzycznych, która znała czy rozumiała angielski. No i w tej grupie dla odmiany 40% powiedziało, że poświęciłoby własne życie, żeby uratować 5 innych dla większego dobra, dla społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Także to jest fenomen on jakiś znajomości dwóch języków. No mnie osobiście to właśnie intryguje. Języki arabski, czy hebrajski, czy chiński, rosyjski z jakiegoś powodu, no od czasu do czasu lubię posłuchać po rosyjsku, pomimo że człowiek był zmuszany przez lata się uczyć i nienawidził tego. Chiński jest dosyć ciekawy, japoński jest przyjemny. Nie wiem, jakbym sobie poradził z francuskim. No, z francuskim brałem jakieś książki, starałem się słuchać książek i patrzeć na teksty francuski. Nie za bardzo to wychodziło. Niemiecki jest taki dosyć szczekający. No i chyba osobiście nie najbardziej lubię język niemiecki można powiedzieć z powodów historycznych, tak? To dużo jednak Polacy dostaliśmy niedobrego od nich. Ogólnie rzecz biorąc, ucz się języka, jeżeli się mieszkasz w innym kraju niż Polska i znasz język, no to weź się za drugi czy za trzeci, nawet rozrywkowo. Na pewno będziemy żyć zdrowiej. Zdrowia wszystkim. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.